Witam serdecznie wszystkich Państwa, moich widzów. Jak widzicie, my znowu w lesie. Ciągniemy się po lasach. Dzisiaj jesteśmy nie tyle w lesie, co w puszczy. Oczywiście w Białowieskiej. Ładna pogoda dzisiaj jest. Mamy październikową sobotę. Wybrałem się w miejsce, które znacie. Na pewno z moich poprzednich filmów. Postanowiłem tutaj przyjść, popatrzeć sobie na systemkę, na Białoruś, na zaorany pas. Może coś ciekawego się wydarzy. Tu już widzicie za tymi drzewami. Widać słupy systemy, widać ogrodzenie. Co chciałem Wam powiedzieć, pokazać w zasadzie. Pojawiła się nowa tabliczka na tej bramce. I o czym ona świadczy? Świadczy ona o tym, że prawdopodobnie przychodzi tu sporo ludzi. Miejsce jest nieprzypałowe, tak jak ostatnio w Terespolu miałem niespodziankę i zostałem grzecznie wyproszony z miejsca, w którym chciałem coś nagrać. Tutaj Straż Graniczna informuje i mówi: szanowni Państwo, znajdujecie się przed miejscem, gdzie wojewoda Podlaski wprowadził zakaz wejścia na pas drogi granicznej. Straż Graniczna zwraca się do wszystkich, którzy tutaj przyjdą. Czyli jednak pojawiają się tu ludzie, miejsce jest chyba bezprzypałowe. No, co nie znaczy, że nie zostaniemy wylegitymowani, gdy pojawi się tu patrol. Aha, to jest też bardzo ważne. Pamiętajcie. Prawdopodobieństwo spotkania patrolu na pewno jest bardzo duże, ale nie stuprocentowe. Tak to wygląda. Pozdrawiam Was Systema w sobotę. No, to jest miejsce, które polecam dla miłośników w ogóle granicy i tych wszystkich urządzeń, bo macie tu, jak widzicie, Systemę podaną na tacy. Można sobie stanąć w bezpiecznym miejscu, legalnym i popatrzeć. Tu Białorusini porzucili sobie jakąś skrzynkę. Coś mają w tej skrzynce, coś z niej wystaje, nie wiem co. Nawet przez lornetkę nie widać za dobrze. Przed chwilą było tu dwóch rowerzystów, dwoje, przepraszam, jakaś pani z panem. Mówili, z tego co usłyszałem, po niemiecku, ale powiedzieli dzień dobry. Że tą drogą można tu dojść. Idzie się, prawie godzinę szedłem, 4 km, prawie 5 z samochodu, z miejsca, gdzie zostawiłem samochód. No i tak to wygląda. Aha, jeszcze jedna rzecz. Oczywiście fotopułapka nadal wisi, więc pewnie już jestem w Instytucie Biologii Ssaków. Będę na zdjęciu. Tak, te tabliczki były wcześniej, te tabliczki dobrze znamy, natomiast ta pojawiła się niedawno. No i tak to wygląda. Zaczekam jeszcze trochę, może przejedzie jakiś patrol. To postaram się tu nagrać. Schowam się gdzieś za drzewami, może nagram. Piękna pogoda, zupełnie nie widać, żeby to był październik. Liście jeszcze zielone. Także polecam. Przyjeżdżajcie, zwiedzajcie. To tyle na razie.